Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. YouTube to paskudne miejsce. Można tam zobaczyć wiele strasznych filmów pełnych przemocy. Jest jeden szczególnie przerażający kanał i to w dodatku z kilkoma milionami subskrybentów. Wszystkie filmy na nim zamieszczone ukazują ludzi krzywdzonych w najróżniejszy sposób. Są bici, poniżani, a nawet zjadani żywcem przez drapieżniki czy kanibali. Odrażające jest to, jak w ogóle powstawały te filmy i dlaczego ten konkretny YouTuber nie pomógł tym ludziom. Zamiast tego nagrywał ich cierpienie. I dlaczego YouTube nigdy nie usunął tych filmów? Zadawałem sobie te pytania wciąż i wciąż. Muszę przyznać, że obejrzałem wiele z tych nagrań, ale jestem pewien, że pewne osoby próbowały oskarżyć człowieka prowadzącego ten kanał. To kawał sadysty i mało kto czerpał taką przyjemność z faktu cierpienia innych. Najdziwniejsze z tego wszystkiego jest to, że kilka osób przetrwało tą traumę, a nawet pojawili się w kolejnych filmach. Jeżeli dalej udawało im się przeżyć, występowali w kolejnych produkcjach. Więc niektórzy myśleli, że to aktorzy, zaś wszystko jest wyreżyserowane. Jak dla mnie coś jednak było nie tak. Zwłaszcza jeżeli przypomnę sobie pewne wydarzenie z mojego życia, które miało miejsce kilka miesięcy temu. Mieszkałem sam. Pewnego dnia byłem w garażu i nagle coś ciężkiego spadło mi na głowę. Na parę minut straciłem przytomność. Poszedłem nawet do szpitala, ale okazało się, że wszystko ze mną w porządku. Jednak kiedy wszedłem na YouTube'a następnego dnia, zauważyłem, że pojawił się nowy filmik z wieloma wyświetleniami przedstawiający mnie, jak dostaję młotkiem w głowę w moim garażu. Dziwne, bo nikogo poza mną w garażu nie było. Nie mam też zainstalowanego monitoringu w domu. Było to coś, czego zdecydowanie bym nie chciał, aby pojawiło się na YouTubie, ale zorientowałem się, że to ten koleś. Ten, który wrzuca te pojebane filmy. Ale jak on mnie znalazł? Co gorsza, zaczęły mi się przytrafiać kolejne wypadki. Jednak udawało mi się je przeżyć. Po każdym z nich pojawiał się nowy film w sieci, w którym głównym bohaterem byłem ja i mój przypadek. Wiedziałem, że to ten koleś mnie nagrywa. Nigdy jednak go nie widziałem, tylko te jego obrzydliwe nagrania. Próbowałem skontaktować się z nim i ostrzec go, że nieważne jak mu się udało mnie nagrać, poniesie za to konsekwencje. Groziłem, że zgłoszę to na policję, a także, że go pozwę. Nigdy jednak nie odpowiedział, ale ja nie odpuszczałem. Skontaktowałem się z inną jego ofiarą, Joelem, którego to tamten z Wyrol nagrywał wielokrotnie. Przyznał on, że nie ma pojęcia, jak tamten go nagrał i że absolutnie jest pewien tego, że był w tamtych sytuacjach kompletnie sam. Miał z tym do czynienia od ponad roku i że do tego czasu nigdy nie był jakąś pierdołą, która to sama sobie serwuje takie wypadki. Doszedł jednak do wniosku, że jeżeli zostaniesz wybrany, zaczynają ci się przytrafiać wszelkie nieszczęścia i to ze zdwojoną mocą. A to wszystko w końcu trafia na YouTube'a. W końcu pewnego dnia doszło do najgorszego. Pojawił się kolejny film z Joelem. Widać było na nim, jak pada ofiarą wypadku pełnego dymu, potłuczonego szkła i wybuchów. To było tak przerażające, że aż nie jestem w stanie opowiedzieć szczegółów. Po tym zacząłem żyć w strachu, że wkrótce przydarzy się to i mnie. Aż w końcu go zobaczyłem. Pośliznąłem się na rozlanej wodzie w kuchni, upadłem na plecy i kiedy spojrzałem w górę, stał nade mną z kamerą i szczerzył się. Kazałem mu wypierdalać i przestać mnie dręczyć. Pobiegł po schodach na górę, ale pomimo tego, że sprawdziłem każdy pokój, on po prostu zniknął. Jak się zapewne domyślacie, następnego dnia zobaczyłem film na YouTubie z sobą w roli głównej.
Od tamtego momentu po dziś dzień żyję w strachu. On tu gdzieś ciągle jest i ciągle patrzy, nie wiem już co robić dalej. Jeżeli on cię wybierze, stajesz się jego przedmiotem, który musi się przyzwyczaić do jego nieustannej obecności. Wypadki będą stawały się coraz gorsze. Dzień po dniu twoje życie będzie bardziej narażone na niebezpieczeństwo. Nie wiem, jak się z tego wyplątać, ale piszę po to, by was wszystkich ostrzec. Uważajcie na kamerzystę. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie film, na którym komuś dzieje się krzywda, możecie być pewni, że to przez niego. I nie możecie być pewni, że wy nie będziecie następni. Cześć, dzięki za wysłuchanie mojego nagrania. Jeśli podobają ci się moje materiały i chcesz, aby kanał się rozwijał, wesprzyj Horror Ziomana w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Do następnego razu.